Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Stanie się niebezpiecznie, bo przez cały dzień będziemy rymować. Pojedziemy do Maka, kupimy Big Maca, aż Wioli z dupy poleci sraka. Ale nie umiem rymować! Jak nie umiesz rymować? Dlaczego nie umiesz rymować, Wiola? To bardzo prosta sprawa. Nie, to nie jest bardzo prosta sprawa. Ja w tym dzisiejszym ciągu nie będę cię miał. Niestety przez cały dzień musimy rymować, bo taka jest twoja rola. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij o subskrypcji, drogi panie. Kliknij tam na dole, aż ten przycisk szary się stanie. Widzisz, Wiola, to wcale nie jest takie trudne sobie porymować. Ja będę trzymać dzisiaj wam kamerę, daj. Ja nie umiem rymować, ale można spróbować. Dobra. Widzisz, Wiola, każdy może sobie w tym domu porymować. Ja nie umiem. Gówno mnie to, Wiola, obchodzi. No nie. Musisz rymy składać. Stop, musisz wymyślić dzisiaj na odcinek. Niestety nie jestem w stanie. Kogo mam taki podrywać, odcinek cokolwiek wymyślony, więc to się stanie. Kogo mam podrywać? Cokolwiek. Nie, proszę. Gdzie jest Dredziasty? Proszę. Chyba obracę jakieś niewiasty. Dredziasz jest w kibelku. Czyli wali kloca. Tak. Od 30 minut. Po tym Big Macu chyba. Także zapraszam Państwa do oglądania, bo dzisiaj będzie trudna sprawa. Odcinkiem będzie bardzo trudna sprawa. Bej! Dredziasz Dredziasty, wyłaź z kibelka, bo Wiola już robi tobie śniadanie, a jeśli nie wyjdziesz, to tobie nie stanie. Ej. Dzisiaj rymujemy przez cały dzień, więc tak się nie patrz, bo cię zleje olejnik gej. Gej, liże klej. Olejnik gej zawsze liże klej, bo z niego głupi, no. Chyba wiecie, co? Co? Niestety Wiola rymować nie potrafi, bo ma wielką... No dobra, ja to wytrafię. Lepiej tego nie mówię. Czasami umiem zrymować, ale po prostu nie chcę, bo boję się... Na jej ręce. Bo boję się wpierdą. Że będą grube konsekwencje. Rymujemy cały dzień, więc się z tego śmiej. Wow. Twoje rymy kwadratowe chyba nie jak przypadną. Twoja głowa. Ale śmierdzi. Śmierdzisz jak zupa Wioli grzybowa. Skibelka mocno śmierdzi, bo Dredziasz postawił tam swoje obierki. Chodźmy już na dół. Mogę się ubrać? Nie pokazać. Możesz się ubrać, Wiola. Załóż na siebie jakiegoś kondoma. Świnia jest cała, ale to cała ujebana, bo Dredziasz jej nie wytarł ryja z rana. No. Świni nie myję, bo świnia jest brudna. Nie będę dotykał tego gówna. To było niemiłe. To było niemiłe, no ale wyszło. To było niemiłe, on tylko zwyzywał tą biedną świnię. Nie wiem co tu zrymować. Będę sobie stał i się chwilą delektował. Jak myślisz, Adam? Mogę dać świni te słodkie bounty? Świnia zje wszystko, w sumie jak Wiola, bo mają ten sam poziom wieku Bodomora. Straszny cringe, ale gdzie jest świnia, bo chciała dostać bounty do ryja? Udziału, bo w sumie jest cringe. To twoja wina. Jak z tamtego serialu. To nie jest moja wina, to tylko była głodna świnia. Do widzenia, Wiola, proszę pakować się do auta, bo nie chcę na ciebie patrzeć aż do białego ranka. Wszyscy gotowi, jedziemy na miasto. Dredziasz Dredziasty, może zjadłbyś w McDonaldzie ciasto. Ciasto z chęcią, zjem sobie na śniadanie. Wiola dziś dostanie lanie. Wiola dostanie lanie, bo Dredziaszowi coś tam staje. A jutro? Bo jutro, bo już dzisiaj nagrywamy, że freestylujesz. Że ja freestyluję? Nie, że my freestylujemy. Znaczy, Wiola wysłowić się niestety nie potrafi. Olej spierdala już do tej szafy. Już nagrywam, będzie na odcinku. Dobra. Dobra. Nic z tobą dzisiaj nie nagrywamy. To dam ci dupę, bo będziesz zaraz rozjebany. Całe życie jesteś ruchany. Dzień dobry. Poproszę chipsy. Od dzisiaj nie palę, bo od tego jarania kaszel dostaję. Jakie? Najlepiej miętowe albo kiekane, bo smak tytoniu już ryje mi banie. Najlepiej rzuć wszystko, bo to jest też nałóg, a kasztecz i tak nie przestaniesz coś. Dobra, tak. już tyle. Wiola to najbardziej cringe'owa osoba. Razem z Zapielskim sobie nagraj pornola. Nagram. Nagraj pornola i nagraj te filmy. Daj mi Aikosa albo wrzucę cię do windy. Nie. Wcale, Wiola, nie jesteś słodka jak kola, więc z Zabielskim dobra byłaby rola. Oh. Nie szarp mnie proszę, jedziemy do Dawaj Maka. Aikosa, bo zaraz kupisz sobie tam dużego Big Maca. Ja już jadłam. To zjesz jeszcze jednego. Mówi to tobie twojego. Że chcesz jeszcze jednego. Okej, Dredziasty, składamy zamówienie w Maku. Chcesz jakiś bit agresywny, czy może być slow-mo?
Bit agresywny, zawsze standardowo. Papier, kamień, nożyce, by było stylowo. Okej, okay. 1, 2, 3. Przegrywasz dredziasty, więc dobra. Składasz zamówienie u tej niewiasty. Dredziasz, dredziasz, dredziasz. Zaraz twoja kolej, wchodzisz. No i zamów sobie kole albo dwie. W sumie mogą być, bo mi się bardzo, bardzo chce się pić. Oh. Wow. Wypierdalaj już z tego auta, dredziarz. Składaj zamówienie, bo będzie gleba. Ej, musisz to podgłośnić, żebym zrobił tutaj freestyle. Wchodzę po Big Maca, no i robię sobie Big Mac. Wow. O, proszę, chciałbym tutaj coś tu zjeść. Najlepiej dużą kawę, no i coś innego, wiesz. Nie wiem, co pan ma, ale coś dobrego chcę. Najlepiej duży Big Mac i dużą kolę. Ej, też chcę tutaj dostać do tego tu for you, no i inna jakaś dobra oferta, jaką macie. Albo dajesz mi tu jeść, albo wyciągasz gacie. Co jeszcze tam macie tu dobrego? Albo wyjdziesz sam, albo ze swoim kolegą. Yeah. Wywalczyłeś sobie freestylem Maca, a ja sobie pojadę do KFC na kurczaka. Jakaś ciota za mną trąbi na mnie. Powiedz mu, dredziarz, że to bardzo nieładnie. Z tego bardzo Maca... nieładnie tak robić, trąbić tutaj na nas. Z tego Maca z pierwszej sceny będzie dobra straka. Ojo. O nie. Adam, chyba powinieneś skończyć z freestylem, bo ci to nie wychodzi, skarbie. Przyszliśmy sobie do galerii w grę powywijać na VR. W każdym razie w McDonaldzie się nażarłem, no i gruba ze mnie świnia. Viola też się najadła. Nie jadłam, ja pijam kawkę. No i straciła talię, jak widać. Dredziasty, dredziasty, weź coś tutaj nawiń. Viola, co się stało? Czyżby kamuś się wyzywał i by ci to było mało? Poszła i się obraziła, a my idziemy pograć sobie na VR. Drogi kamusiu, chyba słabego partnera sobie wybrałeś, co? No niestety ja, nie żyję, więc muszę jakoś załatwić tę sprawę. Musisz nadrobić swoim skillem. Muszę nadrobić swoim skillem, ale ja teraz nie żyję. Dredziast to grać nie umie, więc przegramy tą grę w sumie. Jesteś słaby, ty przegrywasz. Jesteś słaby, nie rozkminiaj. Moja gra, dredziast. Kamuś, mój drogi, ale uniki tutaj robisz. Chyba po tej grze pójdziemy se na lody. Ale no nie mam kontrolera! Dredziarz jak taki bot stoi w jednym miejscu teraz. Trzeba zabijać orki, bo muszę rozwalić wszystkie sporki. O! Tego, wal go! Dobrze! Dawaj, kamuś, nawin coś tutaj, ziom. Cały czas nabijam, ale wolę w sumie orki pozabijać. Gdzie są te orki? Gdzie są orki? Poczek strzelam i poczek trafiam, dredziarz nie ogarnie. Mordeczki, mordeczki, dajcie jakieś rymy. Opiszcie, co widzicie, bo to widzę są jakieś orki kpiny. Z Majorki, a nie, to były orki z Majorki. Dredziarz nie ma cela w ogóle, totalnie. Jest ze zubarty w skarbie. Wow! Dobrze się czuję i orków masakruje, powiem ci. Zacznij strzelać we wszystkie potwory, a nie stoisz tak schylony. Zaraz slajpujesz, bo potworów zabijać nie umiesz. Ja zabiłem wszystkie orki, a ty jesteś cienki, jak wrotki. Ja zabiłem 8, on zabił 0, więc jak już pieprza na drzewo. Dredziarz, dredziarz, czemu palisz tego szluga? Z tą opaską wyglądasz jak tabaluga. Bez kitu. Nie palę papierosów i nie palę innych rzeczy. Spalę se jednego, tak, dla hecy. Ale rymowane tutaj jest słabo. Gdzie jest Viola? Viola chyba gdzieś zginęła. Musiała odbyć czynności zaczynające się od zera. Czyli skończyła tam, gdzie była. Szukamy jej, czy kładziemy na to kija? Kładziemy na to kija, tak jak kładę teraz szluga. Szukamy na tą jej ziemię. Bo ona jest częścią naszego teama. Nie zrymowało się nic a nic, a trzeba zakupy zrobić, bo głodny jestem jak świnia. Chciałeś fotkę, no to ją zrobimy. Nie musisz się przejmować bez zbędnej rozkminy. Twój kolega tu chce fotkę, no to zaraz ją tu zrobię. Ale miałem teraz taki wers mocny, ale go nie powiem. W sumie też się zrymowało, ziomek. Chcesz ze mną fotkę? Niestety nie mam maski, więc jej nie zrobimy. Bo on nosi podpaski dzisiaj zamiast maski i ma na oczach klatki. Chyba, że chcesz zamiast maski te podpaski na mojej twarzy i zdjęcie zrobione będzie bez twarzy, tak czy siak. Albo zakryj się tak i zrób z nim zdjęcie. O tak. Bo masz ambicje, no i bo to masz ręce. Wiolka obrażona, bo skradłem jej serce. Dla niej liczyły się tylko pieniądze. I cały czas ma pretensje. Tak. Okej,
Wiola, idziemy na zakupy, bo chcę kupić sobie loda. No to i ty, albo co ja ci tam jestem potrzebna. Musisz wybrać tego loda, bo z ciebie jest dobra krowa. I zaczynasz. No nie zaczynam, Wiola. A to jest tak niewinne, to jest tak niewinne. Zrobisz trika na desce? Będą nasze nuty od jutra na esce. Jak zrobię trika na desce? Co ty pieprzysz? A może jak ja zrobię trika na desce, to jutro będą nasze nuty na esce. Jest taka brudna mami. W sumie cię to bawi, że z niej jest brudna mami? Bawi mnie, bo śmierdzi od niej ciągle. Ma wielkie cyce, no i dużą torbę. Chyba przez te cyce sobie do niej ciągle. W każdym razie, Wiola, może zamiast do Biedronki pójdziemy sobie pooglądać pająki. Nie, bo ja się boję pająków i dobrze o tym wiesz. Do obiadu więcej mąki. Z Biedronki. Z Biedronki. Co nie. Ty na to, Wiola? Nie, idziemy do Biedronki. Dawaj, wolę Biedronki. Na wystawę pająków. Nie, ja się ich boję. Na pająki one nas zjedzą. Idziesz teraz, bo zaczynałaś tu od zera. Chodź, Wiola. Nie, ja się boję pająku. Nie gadaj głupstw. Ale Adaś też się boi. Przecież ja jesteś zakochana w jednym już. W życiu. Dzisiaj dzień nam idzie wolno, bo nagrywamy w dużym slow-mo. Dzisiaj wolny beat, no i wolny styl. Wiola, się tak nie patrz, bo popłyniesz z tym. Wiola nadal w tobie zakochana, więc będzie patrzeć się do rana. Taka jest zabawa. Nie do mnie odczepić. Na. To jest jedna wielka koszana. W sumie się z tym zgadzam. Cringe'owy to jest twój cały ryj. Weź już od nas się odczep, no i wpływ. Jesteśmy tutaj w sklepie, no i patrz się ochrona. Podobno... Bo podobnież tutaj nie można kamerować, ale wow. I tak sobie kamerujemy, bo kija kładziemy na ich problemy. Jo, jesteśmy tutaj w sklepie. Oliverko, bo muszę się nachlać, bo ze mną jest cienko. Może wleci mi lepszy flow i nawinę tutaj coś lepszego. Jo. Paka, mam ochotę na kurczaka z KFC, niezła. Chciałbyś kupić tu w Realu kurczaka? Nie, chyba w Realu, padaka. To jest Carrefour, madafaka. To jest jeśli Carrefour chcesz, na Carrefourze? Obciągniesz ptaka. W każdym razie. Wyzywać kamerzystę tutaj można. Jesteśmy tutaj w sklepie, a ze mną moja siostra. Łomża czasne, takie piwo, drzedziarz czaśnie, tak? Piwo jasne, zaraz sobie chlasnę. Nie pij alkoholu, bo to wczesna jest godzina, a po tym alkoholu łatwo się wypinasz. Łatwo się wypina mi, no i łatwo się wyginam, to tylko jedno piwo, nie rozkminiaj. O, mordeczko, zaraz zjem montę. Jadłem to nawet, kiedy nie było to modne. Ty jak zjesz montę, to montę, to ci spadnie na tej formie. Nie spadnie mi forma, nie spada mi nigdy. Wchodzę level wyższy, jakbym wchodził do windy. To dla ciebie montę, czy chciałbyś się kupić? Czy dalej będziesz się kurwa tu smucić? Wolę nie kupywać montę, wolę trzasnąć tobie w mordę. Okej. To co, kupujemy montę? Tak. Czy wychodzimy ze sklepu? Bo to już nie jest modne. To nie jest modne, wyjście ze sklepu? Nie, nie jest jedzenie montę. Modne. Modne jest wszystko. Zjem zaraz montę. I będziesz jak pośmiewisko, bierz to montę. Pan ktoś kogoś tutaj podrywał. Widziałem wszystko, widziałem jak ją dotykasz. Mordę, co ty widziałeś? Co ty słyszałeś? Jesteś pantoflem i tyle w temacie. Tyle w temacie. Ona do ciebie już coś gadała. I ciągle mówiła, do ciebie tu startowała. Mówiła, podszedłeś do niej, złapałeś za dupę i powiedziałeś, ale ma Cooper. Tak było. Masz rację. Wszystko w temacie. Spotkacie się niebawem. Na pierogi. Na te pierogi się spotkacie. Albo na macie. Dredziarz dredziasty, przeterminowany jajka. Dzień dobry, a gdzie kolega trzeci? Uciekł, bo nie ma dzieci. Prośba, maskę potrzeba nosi. Ej, te jajka są otrute, nie kupujmy ich w ogóle. Dobra, maskę proszę założyć. Robię ten freestyle zanim to było. Dobra, nie ma zabijania kamer, to nie jest kurwa studia fotograficzna. Zakładam jajka na siebie. Nie kupujmy dobra, tych jajek, idźmy już stąd. Dobra, do widzenia panu. Ale czego? Nie, mi tutaj kurwa filmuję. A czemu nie mogę? Bo nie. A to pan mi podchodzi pod obiektyw. Dobra, tu nie jest kurwa studio telewizyjne. Proszę. Ale ja mogę nagrywać. Na nas idziemy stąd i przestajemy to nagrywać? Czy będziemy dalej tu rozkminiać? Halo, halo, witam tutaj wszystkich. Co to za zgromadzenie? Możemy iść. Dobra, weź i chodź, bo tutaj marudzą mi panowie. Co tu marudzi? Czekamy na ochronę. Pomóżcie mi, drodzy panowie, ja już umieram.
z tą wiolinką. Wiolin. Przerwa chwilowa. My nie freestylujemy ogólnie, bo ty źle wytłumaczyłeś widzom. My w tym filmie po prostu staramy się jakby złączyć słowa, które nie mają sensu. Tak. No tak. Nie mają sensu, ale... My po prostu staramy się jakby powiedzieć zdania niby rymując, tak, ale bo my musimy o czymś powiedzieć, o czymś musimy powiedzieć, ale musimy to zrymować. Tak, o to w tym filmie chodzi. Nieważne jak, to nie ma się komunikować. To nie ma być rym za rymem i to nie ma być coś takiego jak cały czas freestyle, tylko mamy się komunikować przynajmniej jednym rymem w zdaniu. Na takiej zasadzie, że to wytłumaczyłeś widzom. Ty, a myślisz, że ten ochroniarz przyjdzie z ochroną? Nie wiem. Bo fajna scena była. Zaraz wyjdę z tego sklepu z tego względu. Nie, w ogóle mnie to nie boli, bo nie boję się policyjnych patroli. Dredziarz, czekamy na patrol. Nie boję się niczego, no i nie boję się ochrony. Chodzę sobie po sklepie i jestem zadowolony. Ej. Zobacz, jakie buty. Możesz sobie je kupić? Mogę sobie kupić. Nie będziesz się już nigdy smucić. Ale nie wiem, czy mnie stać, bo te buty są drogie. Ale te buty są super, ale co jest faza? Jak będziesz miał takie buty, to każdemu mówisz nara. Jak będę mieć takie buty, to prędzej pójdę do lekarza. dawaj, kupuj, bo to całkiem niezła sprawa. Zapłacisz jedynie tylko dolara. I noga połamana. Widzisz tą ochronę? On wzywa sobie pieski. Myśli, że zadzwoni, no i że jest lepszy. Teraz nie rozkminiają, co nam zrobić, ale nic nie mogą, więc skończy się na tym, że nie podejdą, ziomo. Nie podejdą do mnie, bo nie wiedzą, co tu robić. Znowu będą gadać. No i coś tam mogą... sobie pod nosem pierdolić. Okej. Okay. Zrobione zakupki? A Wiolka kupiła 2 kartony wódki? Żeby zapić wszystkie smutki. Miałaś niech na was patrzy. Kupiłaś jakieś stare bułki. Ochrona dzwoni na te pieski. Chyba mają w głowie śmietnik. Nawet jak zadzwonią, to nic tam nie zrobią. Chyba wstali dziś lewą nogą. Czekamy na policję, czy przechodzimy sobie? Nie. Przechodzimy sobie. Zawsze chciałem mieć z tobą zdjęcie. Nie wierzę, że tu jesteś, ale przybiję ci pionę, bo po to mam rękę. Yo. Obsrali mi furę, obsrali mi auto? Jak ich dzisiaj spotkam, to spuszczę im manto. Wow. Viola, pakuj te walizy. Za dużo ci pomogłem. Viola, musisz sobie radzić. Co mam ci powiedzieć? Co mam ci poradzić? Viola chyba sobie dzisiaj nie poradzi. Chyba, że dredziarzowi... No dobra, Viola, skończymy chyba ten film, ale jeszcze musimy na pająki pójść. Nie, na pająki. Nie, idziesz z nami. Nie. Z nami na pająki, a potem będziemy zbierać... Słuchaj, mam nadzieję, że dostajesz moc Spidermana czy cokolwiek. Ode mnie się odczep, ja zostaję samochód i na sobie czekam. Ja sobie ogólnie gdzieś pojadę i po was przyjadę, dobrze? Nie. Ej, ten trunek wypić teraz, czy może wypić później? W sumie jak to nie wiem, mordo. Jak myślisz, kamerzysta, utrudnić sobie życie i skosztować go na później? Dredziarz dredziasty, chodź zobaczyć pająki. Zebrane z pobliskiej łąki. Takie pająki. W sumie lubię je i się ich nie boję. Nie wiem, ale ładne pajączki. Viola by zabiła. Adam, nudne te pająki. Zdezynfekuj łapki i wracamy do naszej Wiolki. Do twojej. Wiolki. Twojej Wiolki albo twojej. Nie wkurwiej mnie, bo ci przypierdolę. Do auta wsiadamy, idziemy coś zjeść. Viola przygotuje, a potem spadnie deszcz. Dredziasty, co się stało? Stoisz tutaj tak, jakby coś cię bolało. Rozwalony cukier, rozwalony arbus. Viola, co się patrzysz? Wyglądasz jak bambus. Słucham? Wyglądasz źle, zakupy nieudane. Kupiłaś byle gówno i masz z ciebie zwałę. Bierzesz rurę w dłoń, bierzesz ten odkurzacz. Jesteś tutaj w domu, więc musisz się mnie słuchać. Nie muszę się tu słuchać i nie muszę też nic robić. I jak nie zrobisz mi jedzenia, to będę cię głodzić. Już, masz odkurzać. Nie obchodzi mnie to, dredziarz, powiedziałam ci. Zakończ ten odcinek i zakończ ten film. Drodzy, i weź drogie. W końcu odejdź i ze mnie spłyn. Nara. Nie, masz się odkurzać, elo. Siema, Subskrypcji, powiedz też o lajku. Subskrypcja na dole, komentarz też się przyda. Łapeczka. Wiolka od rana do mnie się wypina. Cały czas za mną chodzi, z kamerą biega. Weź już mnie tu nie kop, bo z ciebie lebiega. Wieczór to zweryfikuje. Jo.